Witajcie kochani. Niedługo idę na magnes, na wartę, tam gdzie byłem z kolegą Pawłem. A w międzyczasie do 5:30 miałem takie kable z miedzi, które po prostu musiałem rozebrać. Więc trochę siedziałem na tym parę godzin w nocy, ale myślę, że będę wyspany. Jutro idę do roboty, czyli dzisiaj, do roboty jednej, drugiej, trzeciej i pokażę filmik, ile mam miedzi. Tu mam miedź, jak tu widzimy, odzyskaną. Mamy też nawet aluminium. Mam oczywiście sprzęt BHP, a jest nożyk. I oczywiście mamy nożyk. Takie było dzisiejsze menu. Siedziałem od 24 do 5:30. Trochę roboty było. Myślę, że kolejne 3 kilo może zrobiłem. Nie wiadomo. Ale mam jeszcze w silniczkach i drobnych tych jeszcze mam. Więc może 100 kilo uzbiorę na ślub. Do września, oczywiście. Ceny miedzi są wysokie. Dla mnie dobrze. Dostałem już wczoraj około 10 kilo miedzi. Takie blaszki, około 2 mm. Pytałem przy okazji tej strony Flaminga. Fajna robi sprawę. I co, spotkamy się na magnesie. Jestem już na miejscu z Pawłem, poznańska grupa detektorystów z Poznania. I rzucamy, niech nam okalina. Nic. Dzisiaj jest ładny dzień. Jest godzina około godziny 8. Szukamy kotletu. Jest coś, mamy Aizol. Trzeba to piską wyciągnąć. No, tak ten trend będzie łatwiej, tam tyle elementów zostało, że trzeba dodać. Magnes F300 jest bardzo skuteczny. Zabiam Zbynia.
jest na warte, ale było garbar. Co chcesz powiedzieć widzom? Słuchajcie, to jest mój największy kotlet. Muszelkami i świecami. Idealny na ścianę w salonie. Tak, to jest po prostu, a mam udary mokre, cały mokry jestem. Kochani, wróciłem z wyprawy ciężkiej o złom. Mam udary mokre, ale mam kotlecera. Dzisiaj złowiłem takie coś jak tu widzimy i to, ale idziemy po fancera, idziemy. To jest fancer dnia chyba. Patrzę na to. Fancer normalnie, kurde no. Około 8 metrów od brzegu. Dwójkę da się to wydobyć. Teraz cały jestem mokry. I co mogę powiedzieć? Super, super kotlecior.